W naszym najnowszym zestawieniu sprawdzimy, co słychać na trwających budowach wieżowców w stolicy oraz przyjrzymy się dwóm niezrealizowanym projektom. Zapraszamy na film. Powstający przy Grzybowskiej i Placu Europejskim The Bridge to najwyższy obecnie budowany wieżowiec w Polsce. Na jego docelowej wysokości 174 metrów powstanie 47 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Inwestycja Gelamco będzie jednym z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych środowisku biurowców w Europie Środkowo-Wschodniej. Na szczycie budynku rozpoczęto pracę nad kondygnacjami technicznymi, które charakteryzują się delikatnym cofnięciem względem pozostałych pięter, nadając sylwetce wieżowca elegancji i smukłości. Ostatecznie, gdy biurowiec zostanie ukończony, sięgnie imponującej wysokości 174 metrów, stając się jednym z najwyższych budynków w Warszawie. W miarę jak budowa postępuje, prowadzone są prace montażowe elewacji wieżowca. Dolne kondygnacje zostały pokryte panelami o różnorodnych kształtach i stopniu przezierności, a na niektórych z nich umieszczono charakterystyczne elementy. Dzięki odchyleniom w bryle budynku, każda jego strona prezentuje się odmiennie, co wprowadza dynamikę do jego architektury. Zgodnie ze strategią ESG Gelamco, The Bridge będzie neutralny energetycznie, korzystając w 100% z czystej energii z farm fotowoltaicznych. Wykorzysta ultraenergooszczędny Building Energy Management System do monitorowania i zarządzania energią. Na 40 piętrze będzie dostępny wyłącznie dla najemców taras, a budynek zapewni około 280 miejsc parkingowych z ładowarkami dla samochodów elektrycznych i specjalnym parkingiem dla rowerów. Projekt The Bridge został stworzony przez holenderską pracownię Anstudio we współpracy z polsko-belgijską pracownią architektury Projekt. Budowa ma być zakończona w pierwszym kwartale 2025 roku. Przy ulicy Prostej trwa budowa wież mieszkalnych Towarowa Towers. Bliźniacze apartamentowce osiągnęły już docelowe 95 metrów wysokości. Inwestycja Azbud Group ma już praktycznie kompletną elewację. Projekt całości, opracowany przez FS&P Arcus, obejmuje dwie takie same, 29-piętrowe wieże oraz trzy mniejsze budynki apartamentowe o wyższym standardzie. Łącznie kompleks będzie oferować około 900 lokali. Generalnym wykonawcą jest firma Hochtief Polska, która w swoim portfolio ma realizację takich inwestycji jak Rondo 1 i Kosmopolitan. Elewacja ze szkła i aluminium będzie w nocy podświetlona, nadając bryle ciekawego rytmu. Głównym przeznaczeniem inwestycji będzie użytkowanie mieszkalne, jednak na parterze znajdą się także lokale usługowe. Ta mieszanka dobrze wpisze się w otoczenie, w którym dominują głównie biurowce klasy A. W bezpośrednim sąsiedztwie Towarowa Towers na Dobre rozpoczęła się budowa biurowca Skyliner 2. 130-metrowy wieżowiec będzie połączony wspólnym podium ze Skylinerem 1. Nowa inwestycja Karimpol SA ma liczyć 23 tysiące metrów kwadratowych powierzchni rozmieszczonej na 28 kondygnacjach. Pod względem architektonicznym budynek będzie nawiązywał do pierwszej fazy kompleksu Skyliner oddanego do użytku na początku 2021 roku i w naturalny sposób dopełni pozostałą przestrzeń działki. Za projekt odpowiada pracownia APA Wojciechowski Architekci, a generalnym wykonawcą jest firma Warbut. U zbiegu ulicy Grzybowskiej i Alei Jana Pawła II powstaje wieżowiec Upper One. Inwestycja budowana jest w miejscu rozebranego biurowca Atrium International przez wykonawcę spółkę budowlaną Strabag. 130-metrowy gmach będzie pełnił funkcję biurowo-hotelową. Projekt realizowany jest w czasie trwającej w Warszawie luki podażowej, jest to jedyny biurowiec w budowie w centralnym obszarze biznesu. Inwestorem jest Strabag Real Estate, a za projekt odpowiada pracownia Medusa Group. Upper One wprowadzi na rynek stolicy 35 tysięcy metrów kwadratowych ultranowoczesnej i zrównoważonej przestrzeni biurowej, a także około 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni hotelowej. W całym kompleksie powstanie ponad 200 miejsc parkingowych, w tym punkty do ładowania samochodów elektrycznych. Na działce u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater ma powstać 170-metrowy biurowiec klasy A, Roma Tower.
Inwestorem projektu jest BBI Development oraz między innymi Archidiecezja Warszawska, na której to terenie tuż przy kościele świętych apostołów Piotra i Pawła ma powstać budowla. Realizacja była już wielokrotnie przekładana i nadal się nie rozpoczęła. Inwestor zapowiedział budowę nowego domu parafialnego oraz rewitalizację ogrodów świętej Barbary w bezpośrednim sąsiedztwie przyszłego drapacza chmur. Autorem wszystkich tych koncepcji jest pracownia Juvens Projekt. Pod budynkiem przewidziano podziemny parking na 245 miejsc postojowych. W wieżowcu znajdą się także powierzchnie handlowe, sala konferencyjna i centrum fitness i spa. Myślicie, że budowa w końcu ruszy? Dajcie znać w komentarzach. Tuż naprzeciwko dworca centralnego w miejscu, gdzie jest obecnie Galeria Lim, miał powstać 260-metrowy drapacz chmur Lilium Tower. Autorem projektu była nieżyjąca już ikona architektury Zaha Hadid. Przypominający lilię lub kolbę kukurydzy, obiekt miał już pozwolenie na budowę, a jego ukończenie planowano na 2012 rok. Inwestorem jest spółka Lilium, za którą stoi izraelski filantrop i biznesmen Aaron Gover Frenkel. Mówimy jest, bo spółka działa do dziś, a projekt nadal widnieje na stronie dewelopera Golden Star Properties, do którego należy Centrum Lim, czyli Marriott. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz w 2008 roku wydała decyzję dla budynku zawierającego apartamenty, hotel, usługi, garaż podziemny, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdami. Lilium Tower miał oferować 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Koszt budowy określano na 100 milionów euro. Myślicie, że budynek ma jeszcze szansę powstać? Dajcie znać w komentarzach. Dziękujemy za obejrzenie naszego zestawienia. Zachęcamy do subskrypcji i komentarzy. Uwielbiamy je czytać. Poniższy tutorial pokaże Wam, jak dodawać zdjęcia inwestycji bezpośrednio ze smartfona. To bardzo łatwe. Inwestycje możecie zidentyfikować po lokalizacji lub nazwie. Najlepsze z Waszych zdjęć pokażemy w kolejnych filmach lub artykułach. Zacznijcie tworzyć społeczność InvestMap razem z nami. Jesteśmy największym w Polsce serwisem społecznościowym dla fanów inwestycji budowlanych. InvestMap odwiedza 400 tysięcy osób miesięcznie. Dołącz do nas. Nasza baza zawiera już kilka milionów zdjęć inwestycji z całej Polski. Umożliwiamy komentowanie każdej z nich. Merytoryczne, czy lakoniczne, pozytywne, czy negatywne, każdy może wyrazić swoje opinie pod warunkiem zachowania kultury. To Wy tworzycie naszą społeczność, której zdanie jest dla nas najważniejsze. Podzielcie się z nami zdjęciami z Waszych okolic, miast, miasteczek i wsi.